bardzo serdecznie na zajęciach z ceramiki online. Na dzisiejszym spotkaniu dowiemy się, czym jest ceramika i zapoznamy się z naszym miejscem pracy. Opowiem o potrzebnych narzędziach, które można kupić, ale dużo z nich możemy znaleźć na przykład w kuchni. Tak więc zaczynamy. Oto podstawowe stanowisko do pracy w glinie. Na stole najlepiej umieścić płytę chroniącą stół przed zabrudzeniem, a dodatkowo jeszcze można położyć kawałek płótna, jeśli płyta nie jest wystarczająco topowata. Glina nie przybiera do płótna, więc będzie łatwo zdjąć gotowe już dzieło. Tutaj mamy narzędzia potrzebne do różnych prac przy rzeźbieniu gliny. Podstawą jest miseczka z wodą, bardzo ważna również przy pracy na kole garncarskim, o czym będziemy mówić jeszcze w innym spotkaniu. To są cykliny. Cykliny potrzebne są nam do wygładzania gliny. Różne pędzle. Pędzle służą nam do nakładania szlamu, wygładzania i nakładania szkliw. Zestaw szpaktułek do modelowania, wyklepywania. Narzędzia ostre. Pętelki. Bardzo ważna jest struna. Struna służy nam do cięcia gliny. Z domowych narzędzi przyda nam się wałek do wałkowania gliny. Może być to też zwykły okrągły kij, gąbki, foremki do ciast różne, packi do ubijania gliny. W ogrodzie możemy znaleźć gałązki, liście. Od mamy możemy otrzymać jakieś materiały o grubej fakturze, foremki, które będziemy mogli wykorzystać do zdobienia naczyń, takich jak miseczki, filiżanki i kubeczki. Tutaj mamy szkliwa, angoby i farby do ceramiki. To, jak wszyscy już się domyślacie, jest glina. Glina pochodzi z ziemi i jest jej częścią. Są różne rodzaje gliny, od mało plastycznych po bardzo plastyczne. Glina występuje również w wielu odcieniach, od bieli, poprzez szarości, brązy, aż do czerwieni. Glina jest bardzo wdzięcznym materiałem, miękkim, plastycznym i chłodnym w dotyku. Łatwo się poddaje obróbce. Ceramiką nazywamy wyroby otrzymane w wyniku wypalenia w piecu odpowiednio uformowanej gliny. Pamiętajcie zawsze, żeby glinę nie zostawiać otwartej, ponieważ glina szybko wysypa, dlatego lepiej ją zawsze zabezpieczyć wodą. Poznaliście już trochę pracownię, możecie teraz przygotować miejsce do pracy w glinie w domu, jeśli będziecie chcieli wykonać którąś z prac przedstawionych w przyszłych odcinkach. Pamiętajcie jednak, że najważniejsze są ręce, dobre chęci i wyobraźnia. Za tydzień zaprezentuję Wam podstawowe techniki pracy w glinie i pokażę, jak zrobić prostą miseczkę techniką wymiatania. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was i do zobaczenia za tydzień.